Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. Po wakacyjnej przerwie wracamy z bardziej regularną dystrybucją tych filmów właśnie na tym kanale. Dzisiaj taki szybki materiał nagrany na maili, gdzie chciałem troszeczkę poprawić sytuację aluminiowych felg. Tak jak widzicie, felgi może nie były jakieś totalnie brudne, bo w zasadzie na jasnych felgach pojawił się tylko taki brązowy nalot. Natomiast zastanawiałem się, jak to można w szybki sposób usunąć bez używania jakichś dużych nakładów pracy. I informacyjnie, wcześniej auto było na myjni bezdotykowej i przy użyciu aktywnej piany oraz wody, gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. No, rezultat był tutaj taki, jaki widzicie. Po prostu ten brud z układu hamulcowego wżera nam się w felgę, no i taką standardową chemią na myjni bezdotykowej nie da się tego usunąć. Wziąłem dwa produkty, które gdzieś tam znalazłem, a w zasadzie końcówki tych produktów, które kiedyś były kupione przy okazji jakichś testów. Nie jest to najwyższa półka, z tego co kojarzę, to oba to są produkty marketowe w dosyć atrakcyjnej cenie, że tak powiem. Także cudów się po tych produktach nie spodziewałem. Natomiast no, na kolejnych zdjęciach zobaczycie, jaki był efekt. Tutaj mamy zdjęcie, jak felga wyglądała przed myciem, także no powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Ślady z okładzin hamulcowych, które po prostu wgryzają się i są mocno przywarte do struktury felgi i no nie ma szans umyć tego ciepłą wodą, lansą ciśnieniową czy też aktywną pianą na takiej myjni. Oczywiście jeśli byśmy do tego użyli szczotkę, to na pewno ten efekt byłby lepszy. Natomiast no, celem tego testu było po prostu w zasadzie przy użyciu chemii i dostępnych środków na myjni bezdotykowej, gdzie ta myjnia nie była wyposażona w żadne szczotki, doprowadzić te felgi w jak najkrótszym czasie do jak najlepszego stanu. Aha, i tutaj taka informacja, zrobię pewnie o tym materiał. Dobrych kilka miesięcy temu robiłem dla Was materiał dotyczący BP, myjni bezdotykowych BP, gdzie możecie płacić kartą i gdzie po godzinie 23 macie za te same pieniądze dwa razy więcej czasu. I jak to wygląda w praktyce? W praktyce auto osobowe, które po prostu regularnie jest myte, powiedzmy raz w tygodniu, można spokojnie umyć za 3 zł. Także wydaje mi się, że to jest rewelacyjna oferta, która bije pewnie na głowę większość tego typu myjni bezdotykowych. Idziemy dalej. Tutaj już mamy zdjęcia po umyciu felgi. Także tak jak widzicie, część tego brudu została usunięta. Jeżeli chodzi o ten brud, który znajduje się tutaj w, powiedzmy, kącikach tej felgi, to tak, mi się tego nie chciało jakoś tam szorować i dochodzić bardzo precyzyjnie tą lancą, więc zrobiłem to no dosyć niedbale i jak później sprawdzałem palcem, to jak najbardziej ten brud został przez chemię rozpuszczony i w zasadzie wystarczyło go doczyścić bardziej dokładnie lancą, także środki oba w zasadzie się sprawdziły. Tak jak widzicie, tutaj sobie to roztarłem i ten brązowy nalot udało się usunąć. Tutaj mamy z drugiej strony felgę, która była podobnie zabrudzona. Nawet wydaje mi się, że udało się ją bardziej doczyścić. I tutaj użyłem tego preparatu w żółtej butelce. Także być może on jest trochę bardziej skuteczny.
Aha, w ogóle felgi na tym samochodzie są całe uwalone od pasty montażowej do opon. Także warto byłoby przy tej okazji zrobić jakiś materiał o tym, jak usunąć tą pastę montażową. Jak będę miał chwilę czasu, to się po prostu tym zajmę i coś ciekawego Wam zaproponuję. Oczywiście takie sprawdzone rozwiązanie to dużo czasu i no i szorujemy to. Natomiast nie o to chodzi, żeby Wam tego typu rozwiązania pokazywać. Aha, w ogóle dlaczego zrobiłem ten materiał? Zrobiłem go po to, żeby pokazać też, o ile można poprawić efekty mycia auta na myjni bezdotykowej, jeżeli będziemy mieli ze sobą własną chemię. I tutaj mogę Wam podać przykład chemii, którą na przykład my wykorzystujemy właśnie na tego typu myjniach bezdotykowych, kiedy trzeba umyć szybko auto klienta, to są właśnie środki do fek. Te środki były umawiane również u mnie na kanale. Krwawa felga, to na pewno tam kojarzycie, jest kilku producentów tego typu chemii. Są to naprawdę środki dosyć dobre. Należałoby je pewnie skonfrontować z tymi najtańszymi, ale głównie jeżeli chodzi o felgi, to są tego typu rozwiązania. Dodatkowo w okresie letnim wszelkiego rodzaju środki, które pomagają nam usunąć komary, muchy, jakieś tam pozostałości owadów czy też kup. Bo dzięki temu po prostu nie musimy maltretować tego lakieru tą lansą wysokociśnieniową, tylko chemia nam rozpuszcza ten brud. Dodatkowo można się również pokusić o jakąś dodatkową chemię, która rozpuści nam brud na tych dolnych partiach samochodu, karoserii auta. I to jest w zasadzie wszystko, i wtedy naprawdę ten samochód wygląda godnie po takiej mini bezdotykowej przy nieużywaniu szczotki. Bo na przykład, jak będziemy używać szczotkę, to oczywiście porysujemy ten lakier znajdujący się na karoserii czy też felgi, ale muszę Wam powiedzieć, tak jak obserwuję to, co dzieje się na myjniach bezdotykowych, no to zdecydowanie większość klientów no ma to w jakimś tam poważaniu. I zauważyłem, że w szczególności właściciele nowych samochodów mają to w głębokim poważaniu, także używając taką szczotkę, oczywiście to auto doczyścimy lepiej, versus używając tylko lansy wysokociśnieniowej. Natomiast no nie ma co ukrywać, jeżeli sobie zadamy trochę trudu i do auta włożymy właśnie chemię pod tytułem preparat do felg, preparat na owady, do usuwania śladów po owadach oraz jakiś dodatkowy preparat, który usunie nam jakieś takie intensywne zabrudzenia w dolnych partiach, no to faktycznie to auto możemy w bardzo fajny sposób, bezdotykowy, po prostu wyczyścić. I tutaj bym dodał od siebie, że w zasadzie z mojego doświadczenia wynika, że na takiej mini bezdotykowej wystarczy, że będziemy stosowali dwa, góra trzy programy. Mam tu na myśli ten program z aktywną pianą czy też proszkiem, i do tego woda zdemineralizowana i do opłukania, lub wosk na ciepło. I to jest w zasadzie tyle. Oczywiście, jeżeli byśmy jeszcze zastosowali wosk na ciepło i do tego na przykład fajną, miękką, mikrofibrową szmatkę, no to efekt już będzie w ogóle rewelacyjny, jak po detailingu. Natomiast no już nie można tego całego zabiegu mycia auta nazwać łatwym i przyjemnym dla wielu osób, tylko po prostu na pewno już wymaga no poświęcenia na to więcej czasu. Słuchajcie, tyle ode mnie w tym materiale. W kolejnym postaram się również coś przygotować odnośnie myjni. Może tą kartę BP.
bo oprócz tego, że tam jest ta fajna promocja, która pozwala nam naprawdę bardzo tanio myć samochody w nocy czy też nad ranem, no to jeszcze dodatkowo możemy zgarnąć 15 zł, tak jak było na tym banerze. Natomiast muszę to potwierdzić, żeby móc Wam to zarekomendować. Jeżeli trafiłeś na ten kanał po raz pierwszy, to zachęcam Cię do odwiedzenia playlist, które znajdują się na tym kanale i kliknięcia przycisku subskrybuj, ponieważ jako nasz subskrybent oraz osoba, która polubi nasz fanpage na Facebooku, możesz między innymi skorzystać z darmowego fabrycznego dekodera VIN i rozkodować sobie numer auta, którego jesteś właścicielem lub którym jesteś zainteresowany i otrzymać takie ciekawe informacje jak między innymi kod silnika, kod lakieru, kod skrzyni biegów oraz pełne wyposażenie auta, z jakim samochód opuścił fabrykę. Plus do tego polecam Ci odwiedzić playlistę dotyczącą możliwości sprawdzenia przebiegu. Mamy tam podział na kraje i na marki, masę wartościowej i merytorycznej wiedzy, która jest zgromadzona w jednym miejscu. Więcej informacji w opisie tego oraz innych materiałów. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.